Witajcie moi drodzy, przed nami kolejny odcinek vloga, a w nim... Becherowka, czyli marka znana na całym świecie, która powstała jako bitters, który miał służyć niestrawnością i ich leczeniu, ale stała się mainstreamowym likierem, który swoim ziołowym i słodkim smakiem przyciąga rzesze zwolenników. Dzisiaj rozkładam ją dla was na czynniki pierwsze. Zapraszam! Becherowka produkowana jest w Karlowych Warach, będąc bez wątpienia najsławniejszym produktem tego 50-tysięcznego uzdrowiska, które niegdyś znane było jako Karlsbad. Becherowkę produkuje firma Jan Becher, która należy do koncernu, który pewnie znacie, bo to Pernod Ricard. Firma, która słynie z posiadania takich marek whisky jak Ballantine's, Chivas Regal, Glenlivet czy Aberlour. Mało tego, Pernod Ricard ma także marki wódki jak Wyborowa czy Absolut. Dzisiaj opowiem wam o nieznanej, zaskakującej historii marki Becherowka, która bez wątpienia będzie dla was ciekawa i przejdziemy dalej do receptury, sposobów podawania i oczywiście degustacji. Jeśli jesteś leniuszkiem, to przypominam, że pod wideo, od razu obok przycisku subskrybuj dzwoneczka, znajduje się także spis treści z timecodami poszczególnych rozdziałów. A teraz zaczynamy! Jak wiecie, z przyczyn praktycznych najchętniej kupuję małe formaty dużych butelek. I tu jestem bardzo szczęśliwy, bo udało mi się kupić półlitrową becherowkę. Nadwyżkę finansową, którą tym wygenerowałem, postanowiłem jednak tym razem wyjątkowo zainwestować w scenografię. Chcę, żebyście widzieli, że kanał się rozwija, że rośnie w siłę i dlatego, moi drodzy, kupiłem to. Zbliżają się święta, więc chciałbym, abyście docenili ten oto spektakularny strojek. Jak wiecie, w swoich odcinkach lubię wyglądać stosownie do sytuacji i pomaga mi w tym partner kanału, czyli firma Miller Menswear, która dba o to, abym mógł dress for the occasion, czyli spełniać główny postulat klasycznej męskiej elegancji. Dzisiaj we świątecznej, flanelowej, niebieskiej, rzadki kolor flaneli, marynarce MTM z rdzawą poszetką i warkoczowym golfem nastrajam już się na atmosferę świąteczną, w której takie oto korzenne ziołowe drinki wieczorami z rodziną mogą sprawiać przyjemność i ten kosztowny, ekskluzywny strojek podkreśla właśnie tę atmosferę. Twórcą marki Becher Bitters był Józef Vitus Becher. Handlował on w swoim sklepie spożywczym trunkami wyskokowymi, przyprawami i innymi towarami kolonialnymi, kiedy to w 1805 roku do Karlowych Warów leczyć się przybył książę Maksymilian Friedrich von Plettenberg. Podróżował on jak to książę ze swoim prywatnym lekarzem, Anglikiem, doktorem Christianem Frobrigiem. Lekarz ten ze swojej pasji do alkoholu wraz z Józefem Becherem utworzył podwaliny nowego napitku ziołowego. Trunek ten ujrzał świat w 1807 roku pod nazwą English Bitter. Niezbyt czeska nazwa. Przeznaczeniem trunku było leczenie schorzeń żołądka. English Bitter zdobył dużą popularność, przyciągając kuracjuszy do karlowarskiego uzdrowiska i to nie tylko po to, żeby leczyć żołądek, ale także, żeby się troszeczkę, jak to się mówi, napić dla kurażu. Józef Becher miał dwie żony i aż 16 dzieci. W 1838 jego syn Jan Becher przejął stery za kokpitem firmy, wybudował nową gorzelnię i wzmacniając interes rozpoczął sprzedaż nowego produktu. Karlsbader Becher Bitter, co przyznacie, znowu nie brzmi zbyt czesko. W czasie I wojny światowej Karlsbader Becher Bitter stał się tak popularnym produktem, że sprzedawany był w Czechach, Austrii, Niemczech, Polsce, Hiszpanii, Włoszech, nawet Turcji i Egipcie. Mało tego, kiedy w Stanach Zjednoczonych zakończyła się prohibicja, Becher Bitter pojawił się na tym ważnym rynku i również zdobył tam popularność. Rodzina Becher przez dekady budowała popularność swojego produktu. Jest to dla mnie proces zrozumiały. Ja buduję popularność swojego kanału od ponad dekady, bo już od 2009 roku i z wielką przyjemnością robię to w nieustającym dialogu z wami. I właśnie dlatego chciałbym po raz kolejny zadać pytanie o to, jaki alkohol powinien pojawić się w jednym z najbliższych odcinków. Przygotowałem tym razem dwie opcje. Popularne likiery Sheridan's i Cointreau. Mówiąc szczerze, to zwykle jest tak, że kiedy przygotowuję takie opcje, staram się, żeby były w miarę równocenne, ekwiwalentne, ale zwykle mam jakieś przeczucie, które często się sprawdza dotyczące tego, który odcinek, czy który alkohol wygra i o czym będzie najbliższy odcinek. Jednak to nie wychodzi zawsze, bo na przykład w przypadku Becherowki bardzo zaskoczył mnie fakt, że tak sromotnie i z taką łatwością pokonał ją absynt. W tym wypadku powiem zupełnie szczerze, nie wiem. Oczywiście głębszą historię ma Cointreau, ale oba likiery są popularne. Ciekaw jestem, co bardziej was interesuje, dlatego proszę was, abyście w komentarzach napisali nazwę likieru. Tutaj uwaga, ostrzegam, że Sheridan's
pisze się przez samo H. Warto zapamiętać. Jestem bardzo ciekaw, który z tych likerów bardziej się wam podoba. Byłoby wspaniale, gdybyście zechcieli także umotywować. I ten likier, który zbierze więcej komentarzy, pojawi się na moim kanale znacznie szybciej. Zapraszam wszystkich do zabawy, a kiedy już spojrzycie na dół pod odcinek do komentarzy, przypominam także, że znajduje się tam przycisk subskrybuj albo w niego dzwoneczek, które warto wcisnąć po to, aby nie przegapić kolejnych odcinków. W 1940, wówczas 26-letnia Hedda Bayer-Becher przejęła zarządzanie firmą po śmierci swojego ojca i niestety przymusowym wcieleniu męża i brata do armii niemieckiej. Zarządzała ona przedsiębiorstwem aż do 1945 roku. Po II wojnie światowej rząd Republiki Czechosłowacji na uchodźstwie wydał tak zwane dekrety Benesza dotyczące całkowitej konfiskaty mienia Niemców sudeckich i Węgrów. Hedda Bayer-Becher została zmuszona przez czechosłowacką policję do przekazania technologii produkcji likieru rządowi w ramach nacjonalizacji przedsiębiorstwa. Karlsbader Becher-Bitter zmienił wtedy nazwę na w końcu czesko brzmiącą Becherowka. Becherowka szybko stała się jednym z najpopularniejszych dóbr eksportowych Czechosłowacji. Pierwotni właściciele likieru nie chcieli jednak przyjąć tej sytuacji bez walki. Po wygnaniu rodziny Becher z terytorium Czechosłowacji, Hedda Bayer-Becher mieszkała w Kolonii, aby w 1949 roku odtworzyć swoją rodzinną firmę pod nazwą Johann Becher Likor Fabrik. Było to możliwe, ponieważ Niemcy nie uznały dekretów Benesza, które tak naprawdę do dzisiaj stanowią przedmiot sporu pomiędzy obydwoma państwami. Powstał zatem Karlsbader Becher, który wyróżniała żółto-niebieska etykieta. W latach 70. większość udziałów w tej firmie kupiła niemiecka firma produkująca znany również w Polsce Bitters Underberg. Przez wiele lat współistnienie obu marek nie stanowiło problemu, ponieważ Becherowka dystrybuowana była przez Czechosłowację za żelazną kurtyną, podczas gdy Karlsbader Becher był produktem sprzedawanym głównie w Niemczech. Jednak w 1985 firma Underberg dobiła targu z czechosłowackim Ministerstwem Gospodarki. Niemiecka firma zaprzestała produkcji swojego likieru w zamian za wyłączne prawa do dystrybucji Becherowki w Niemczech. Jednak kiedy porozumienie to wygasło w 1994 roku, niemiecka firma powróciła do produkcji Karlsbader Becher i nie przeszkodziły temu nawet pozwy ze strony rządu już wtedy czeskiego. Firma Becherowka została ponownie sprywatyzowana w 1997, kiedy francuski koncern Pernod Ricard wykupił 35% akcji. Koncern stał się także rozjemcą konfliktu czesko-niemieckiego, ponieważ w 1999 roku wykupił niemiecką firmę produkującą likier Karlsbader Becher, co utorowało mu drogę do wykupu pozostałych 59% akcji Becherowki w 2001 roku. Moi drodzy, ja też widzę, że brakuje jeszcze 6%, ale nie wiem, czy w tej chwili ma je rząd czeski i kto jest ich właścicielem. Nie no, tragedia jakaś, ruszyłem stroik i teraz nie wiem, jak to było. Tak? Czy może tak? Czy tak? Dobra. Omówiłem właśnie sytuację, w której można by dostrzec pewien dualizm marki Becherowka, ponieważ ta produkowana była zarówno w Niemczech, jak i Czechosłowacji. Teraz jednak przejdziemy do rozdziału, który nazwałbym chyba Becherowkową triadą, ponieważ okazuje się, że w latach 1998-2003 Becherowka produkowana była także na Słowacji. Producentem był Zdenek Hoffman, który utrzymywał, że w 1939 roku jego ojciec otrzymał oryginalną recepturę Becherowki od samego Alfreda Bechera, który bał się, że nie przeżyje wojny i jego likier zaginie. Na kanwie tej opowieści Zdenek Hoffman wraz ze swoją mamą produkował Becherowkę i dystrybuował ją na Słowacji. Oczywiście firma Pernod Ricard upomniała się o swoje prawa i Zdenek Hoffman niestety przegrał na całej linii. Okazało się, że nie tylko nie był w stanie dowieść swojej historii, ale także jego receptura była zupełnie inna. Sam likier smakował inaczej i przez to jego mama dostała wyrok w zawieszeniu, a sam autor likieru musiał odsiedzieć 1,5 roku w więzieniu. Becherowka powstaje na podstawie tajnej receptury, którą podobno znają tylko 2 osoby w całej firmie. W odcinku o Jägermeisterze ustaliliśmy już, że zioła i inne części roślin najlepiej nazywać botanikaliami. Dzięki wam za to, tak jak mówiłem, wasz aktywny udział naprawdę się ceni. A więc Becherowka podobno uwzględnia aż 20 różnych botanikaliów będących ziołami i przyprawami zarówno z okolic Karlowych Warów, jak i z importu, na przykład z Indonezji, Chin czy Maroku, a także Albanii, Hiszpanii i podobno także Polski. O 38% likerze często mówi się, że jego smak budują goździki i cynamon. Skala produkcji Becherowki jest tak ogromna, że co tydzień zużywa się aż 1400 kg botanikaliów.
Moi drodzy, oczywiście to sporo wiedzy podanej ustnie. Gdybyście mieli kiedyś potrzebę wrócić do niej, na przykład, aby sobie ją usystematyzować i wolicie poczytać, przypominam wam, że funkcjonują moje blogi millerpije.pl o alkoholach i tomaszmiller.com o stylu życia. Bardzo serdecznie zachęcam was do odwiedzin. Mam nadzieję, że znajdziecie tam materiały ciekawe dla siebie. Oprócz tego, że pojawiają się tam artykuły o tematach, które poruszam w wideo, są tam także dziesiątki, jeśli nie setki innych artykułów, o których wideo nie ma, a również dotyczą stylu życia współczesnego mężczyzny. Mieszanina ziół w odpowiednich proporcjach jest ważona i wsypywana do jutowych worków. Worki umieszczane są w tankach ze stali nierdzewnej, gdzie przez 5 dni ekstrahowane są 96% spirytusem buraczanym. Stosuje się wtedy zmienną temperaturę pomiędzy 20 a 50 stopni, ponieważ różne botanikalnie uwalniają olejki eteryczne w różnych temperaturach. Oczywiście na tym etapie picie ekstraktu ziołowego nie mogłoby być źródłem absolutnie żadnej przyjemności. To właśnie dlatego przepompowywany jest on do olbrzymiej kadzi, w której rozcieńczany jest mieszanką destylatu winogronowego, cukru, wyciągu z pomarańczy i karlowarskiej wody, aby następnie być mieszanym przez 6 tygodni. Później rozcieńczony i wymieszany destylat poddawany jest sedymentacji, w czasie której opadają wszystkie cząstki stałe. Kolejnym etapem jest filtracja na ciepło na filtrach celulozowych o średnicy porów 3 do 6 mikrometrów, po której następuje filtracja na zimno na porach 1 do 3 mikrometra, aby na końcu użyć trzeciej filtracji na porach o średnicy 1 mikrometr. Być może ten opis produkcji jest trochę techniczny, więc może powiem, na co przynajmniej ja zwracam tutaj uwagę. Przede wszystkim trochę w oczy kłuje ten spirytus buraczany. Na pewno nie jest to bardzo prestiżowy ani kosztowny spirytus i pewnie dlatego jest równoważony spirytusem gronowym, który już brzmi trochę lepiej. Druga uwaga jest natomiast znacznie bardziej pozytywna, to zresztą producent chętnie podkreśla w swojej komunikacji. Do produkcji becherowki nie są używane żadne substancje sztuczne, nie ma tutaj zatem żadnych barwników ani aromatów i pewnie dlatego tak restrykcyjny reżim filtrowania, który gwarantuje usunięcie wszelkich cząstek stałych, bo oczywiście butelka jest tutaj nieprzezroczysta, więc nie ma tutaj mowy o tym, żeby w niej coś zaobserwować, ale konsumenci z pewnością reagowaliby negatywnie, gdyby po nalaniu likieru w kieliszkach pojawiało się jakieś na przykład zmętnienie. Choć w tak wysokim stężeniu alkoholu nie ma możliwości zaistnienia jakiejś aktywności mikrobiologicznej, to jednak zmętnienia są niemile widziane i dlatego nie tylko becherowkę, bo whisky też się filtruje. Moi drodzy, myślę, że powinniśmy sobie także odpowiedzieć na pytanie, czy becherowka to lekarstwo, bo to pytanie pada często. I według mnie trzeba być bardzo jednoznacznym w tej kwestii, że becherowka to przede wszystkim alkohol mocny. To substancja niebezpieczna, substancja, którą należy traktować z rozwagą. I oczywiście można przyjąć sobie jako aperitif albo digestif dwudziesteczkę becherowki, albo można wypić ją w koktajlu, czy bardzo mocno zmrożoną, ale nie należy uważać, że w ten sposób się leczymy. Jeśli macie jakieś problemy natury żołądkowej, zacznijcie od lekarza, a dopiero po jego poradach zastanówcie się, jakie leczenie najlepiej zastosować. No dobra, moi drodzy, to do brzegu. W końcu pijemy ją już tutaj. Usuwam ten strojik. Mam nadzieję, że ten strojik się wam podobał. Mam nadzieję, że wniósł tę atmosferę i był warty tej inwestycji, którą poczyniłem. Widzę, że ten strojik byłby tutaj całkiem niezłym dodatkiem. Możemy sobie go tak przypiąć i tak nagrywać. Na razie jednak go usunę. Jeszcze nie wiem, czy on wróci w innych odcinkach. Nie jest to ważne. Zajmujemy się becherowką. Dobra, trochę tutaj się różnych rzeczy sypie teraz, bo strojek był niefiltrowany, ale dobra, dobra. Zostawmy to. Trzeba uważać na suchary, bo zawsze mogą się zakraść do odcinka. Moi drodzy, jest tak. Becherowka Original to jest ta podstawowa wersja becherowki z receptury, która ma ponad 200 lat i ojejku, przeszła nie tak dawno, przeszła lifting, powiedziałbym, że to maleńki lifting, szczerze mówiąc, to gdybym o tym nie przeczytał na stronie producenta, to nigdy bym się nie domyślił czy nie zauważył. Lifting polega na tym, że kiedyś to był napis The Original, a teraz jest taki monogram JB z czwórką, czyli Jan Becher. Zmieniło się także kilka mniejszych elementów w myśl takiej koncepcji, która od dłuższego czasu dotyczy rynku alkoholi mocnych. Wcale ja aż tak bardzo nie lubię. Taki streamlining etykiet, czyli ma być prosto, ma być bardzo komunikatywnie i niekoniecznie zbyt tradycyjnie. Także tak to wygląda. Warto wiedzieć o tym, że becherowka Original to jest tylko jedna z wielu becherowek i może zaraz wam powiem o innych, ale najpierw pozwólcie, że naleję. Dobra. W porządku. No to tak, moi drodzy, to jest becherowka Original, ale jest jeszcze becherowka Lemon. Szczerze mówiąc, gdzieś miałem starą butelkę tej becherowki w takiej kreacji nieco bardziej dyskotekowej, bo teraz wróciła do kreacji takiej, no, bardziej tradycyjnej, więc może trochę przeczącej tej koncepcji, którą przed chwilą opisałem.
I Becherowka Lemont ma 20%, podaje się ona zimno, jest taka, powiedziałbym, lekka i łatwa do wypicia. Ale to nie wszystko, jest więcej becherowek. Jest też Becherowka Cordial. Becherowka Cordial to jest połączenie białego wina i kwiatów lipy. Jest to taka koncepcja słodka. I przeciwwagą tej koncepcji słodkiej jest Becherowka KV14. To jest z kolei becherowka, która jest połączeniem czerwonego wina i wybranych ziół, które są wykorzystywane do produkcji becherowki i stosowana jest jako digestif w mocy 40% i bez dodatku cukru, więc bardziej wytrawna. No i w końcu w ramach premiumizowania marki jest też dostępna becherowka unfiltered, czyli becherowka, która nie jest poddawana tej trzykrotnej filtracji, więc nie są z niej usuwane rozmaite ciała stałe, które to mogą powodować mętnienie, ale mogą także zawierać w sobie jakieś elementy smakowe. Więc często mówi się o tym, że filtracja odbiera trochę smaku i być może tak właśnie jest. I ta becherowka unfiltered jest właśnie taką koncepcją, którą można sprawdzić. Ale mówiąc szczerze, to nie wiem, która z tych becherowek jest dostępna w Polsce, a która nie. Także tak to właśnie wygląda. No ale dobra, moi drodzy. Becherowkę można podawać na wiele sposobów. Są niezliczone koktajle. Ja dzisiaj nie będę mówił o tych koktajlach, bo zostawię sobie jeszcze taką furtkę, że może kiedyś o nich opowiem. Natomiast powiem o jednym koktajlu, najsławniejszym, bo podoba mi się jego nazwa. Otóż najsławniejszy koktajl z becherowką to koktajl o wdzięcznej i bardzo romantycznie brzmiącej nazwie Beton. Moi drodzy, pamiętacie pewnie odcinek o likierze Baileys, w którym tutaj dokonywałem koagulacji micelarnej kazeiny w śmietance zawartej w Baileysie. I był to koktajl, który nazywał się tam cement coś tam. To tutaj mamy beton. Beton w wielu językach słowiańskich to beton, więc wiele języków rozumie, co to jest beton. I w tym wypadku nie ma tutaj żadnej koagulacji ani przejścia alkoholu w stan stały, tylko jest po prostu to słowo, które powstało z połączenia becherowka i tonik, czyli becherowka z tonikiem to beton. Więc dzisiaj betonu nie będziemy pić, tylko napijemy się becherowki na czysto. Zobaczymy sobie, jak ona smakuje. Tak jak piliśmy Jägermeistera też, swoją drogą trunek nie tylko z podobną niemiecką proweniencją, ale także trunek, który jest podobną kategorią, prawda? No bo jest to jakby nie było likier ziołowy w charakterze digestivu, który przeszedł do likierów mainstreamowych. No i teraz tak, normalnie becherowka oczywiście nie byłaby pita w kieliszku tulipanowym. Ja piję jak zwykle w Miller Nosing Glass, ręcznie formowanym kieliszku, o którym możecie poczytać sobie w moim artykule na temat ręcznie formowanego szkła, który znajdziecie pod wideo w linkach. Natomiast piję w nim dlatego, ponieważ zobaczyłem w komunikacji marki, że master blender, czy osoba, dyrektor produkcji, nie wiem jak nazywa się w przypadku becherowki, odpowiedzi, czy mistrz kuparzu ziół, może nie, tu można wymyślać, również swoją becherowkę analizuje w kieliszku tulipanowym, więc jeszcze raz podkreślam, to jest właściwe szkło do analizy sensorycznej alkoholi, wykorzystywane do wszystkich alkoholi mocnych i dlatego ja również nim się posługuję przez lata. Doprowadziłem także do powstania mojej własnej linii tychże kieliszków. No ale dobra, teraz już bez dodatkowego gadania, ale już tyle nagadałem, moi drodzy. Tak to już wygląda, że my sobie pogadać trochę lubimy. No jest ziołowo, przyjemnie, słodko przede wszystkim. Faktycznie cynamonowo, miło i zachęcająco, trochę odświeżająco, odrobinkę mentolowo może. Na pewno jest to aromat prosty, płaski i przyjemny, co cechuje wiele likierów, czy wiele alkoholi mainstreamowych, które podbiły serca wielu osób, bo jak zawsze mówię, słodycz to populizm. Ona jest najłatwiejsza do zaakceptowania, więc chętnie ludzie do niej lgną. Jak do lepu, nawet tak bym powiedział, jak do słodkiego lepu, jak do miodu. I na pewno są te goździki, korzenie. Jeśli ktoś z was ma whisky Aroma Kit, który dystrybuujemy, to tam aromat goździków jest bardzo łatwy do odnalezienia w becherowce. Więcej o Aroma Kitach też dowiecie się pod wideo z artykułu, który o nich napisałem. No ale dobra, teraz już piję. Becherowka ma 38%, która ma wątpliwości, czy robić to bez kalibracji. Mówię, dobra, poniżej 40 robię bez. Pierniki w płynie, jeszcze więcej goździków, jeszcze więcej cynamonu, słodycz, czekolada. Moi drodzy, muszę troszeczkę goryczy na końcu, takiej mniej przyjemnej, takiej goryczy, której dawno nie czułem, goryczy goryczowej, czyli nie gorzka czekolada, tylko właśnie taka cierpkość. Ale poza tym muszę powiedzieć, że jestem pod sporym wrażeniem becherowki, moi drodzy. Jest to trunek nieleżakowany, trunek, który
wchodzi gładko, to muszę jej przyznać, że to jest jej najważniejszą cechą. Poza tej goryczy, poza tą goryczą, która prawdopodobnie jest łatwa do wyeliminowania mocnym schłodzeniem, lodem albo jakimkolwiek mikserem, to jest to trunek przyjazny, deserowy. Nie jestem pewien, czy byłbym w stanie wypić dużo becherowki, raczej nie. Jak wiecie, zresztą ja wywodzę się z destylatów leżakowanych i zawsze w ich stronę, że tak powiem, idę. Natomiast tutaj jest to alkohol łatwy do wypicia, jest to alkohol przyjemny, alkohol trwający, alkohol, który pewnie lepiej byłoby schłodzić, ale na pewno wypić łatwo. Tymczasem polem lasem, moi drodzy, kolejny odcinek za nami. Bardzo serdecznie dziękuję wam za to, że niezmiennie jesteście ze mną tylu odcinków. Jeśli to, co zaprezentowałem w tym materiale, się wam podobało, pamiętajcie, że pod wideo znajdziecie przycisk subskrybuj, a także dzwoneczek, które sprawią, że nie przegapicie kolejnych odcinków. Mało tego, jestem aktywny w mediach społecznościowych i bardzo serdecznie zapraszam was do tego, abyście znaleźli mnie na Instagramie i na Facebooku, a jeśli będziecie na Facebooku, koniecznie do wyszukiwarki wpiszcie nazwę Klika Dzika. To jest grupa dzików i sarenek, które codziennie dyskutują na temat stylu życia współczesnego mężczyzny, nie ograniczając się do alkoholi, ale poruszając także różne inne tematy, które tego stylu życia dotyczą. Tymczasem, moi drodzy, żegnam się z wami klasycznie hashtagiem WDIDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!